Cześć kochani, witajcie na kanale Pola Książkowe. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, czyli z moim TBR-em na wakacje. Ogólnie jest, ja to nagrywam 30 czerwca i planowałam zacząć całą akcję od 1 lipca, ale nie mogłam się już doczekać i zaczęłam, znaczy już w sumie skończyłam już jedną książkę z tej listy całej, ale dobra. Tak więc tak, mam w planach czytać po jednej książce z tej listy tygodniowo, czyli do mojego zwyczajowego TBR-u, do moich książek, które chcę oprócz tego przeczytać na teraz. Chciałabym dorzucić coś takiego lekkiego, powiedzmy, że to jest lekkie, bo niektóre książki to tak, ale coś wakacyjnego i coś, po co normalnie nie sięgam. Więc zobaczymy, jak to będzie. I wybrałam 8 książek, w sumie 9 książek. 10. Bo tak, bo jest 9 tygodni wakacji i pół. Więc wzięłam 10 książek. Jedna, powiedzmy, że jest taka bonusowa. I jest troszeczkę taka, no, poważniejsza, mniej letnia, ale to na koniec. Okej, dobra, to idziemy. Pierwszą książką są Nagie Serca, Colleen Hoover. I to jest tak, kolejność jest przypadkowa. Wzięła się stąd, że ja po prostu dodawałam sobie na listę książki, które w trakcie gdzieś tam ostatniego miesiąca wpadały mi do głowy i które stwierdziłam, że chcę przeczytać właśnie latem. I tak, ta pierwsza książka, wspominam o tym, dlatego że ta pierwsza książka ukaże się dopiero 20 któregoś lipca, więc ona jest jeszcze przedpremierowo mocno. Ja jej jeszcze nie mam, aczkolwiek Instagram huczy od tej książki. Ci, którzy jakby są recenzentami, już tę książkę mają, już ją czytali, ja mam takie małe zazdro. Ja nie czytałam żadnej książki od tej autorki. I to jest, sorki, mam tutaj ściągę w postaci laptopa. Okej, ponure życie i nazwisko to jedyne, co rodzice dali bijach. Resztę zawdzięcza samej sobie. Ciężko pracowała, żeby zdobyć stypendium i dostać się na wymarzone studia. A i tu jest, ma jakieś spotkanie z sąsiadem Samsonem. I on jest bogaty, ona jest z biednej rodziny. Myślą, że to jest wakacyjny romans. I między nimi coś tam się dzieje. Dobra, ponoć jest szokująca. I mocno ją ludzie przeżywają. Dobra. To kolejna książka, Zanim Cię Zobaczy, czyli w ogóle to jest dzisiejsza premiera, więc mam dla Was same nowości na te wakacje praktycznie. No, jedna to jest taka ostro stara książka. Ale powiedzmy, że to są nowości, przynajmniej większość z nich. Dobra, i tak, i zanim Cię zobaczę, jest autorką jest Emily Hutton. I zanim Cię zobaczę, jest to opowieść o dwóch pacjentach w szpitalu. I oni się ze sobą zaprzyjaźniają i tak dalej, ale się nie widzą, dlatego że jest chłopak i dziewczyna ma poparzoną twarz i nie chce się nikomu pokazywać. I tam właśnie też między nimi się rozwija. Same romanse mam na liście. Większość to są romanse, bo ja normalnie to tak nie czytam romansów, ale okej. Czyli tak, jedziemy dalej i następną książką jest Beach Read od Emily Henry. I ta książka to jest taki mój, no, must read, no ja to muszę koniecznie przeczytać. Jeszcze moja przyjaciółka Wiktoria mi ją bardzo polecała, mówiła, że tak się zryła na koniec. więc sobie przeznaczę tą książkę gdzieś na samotny wieczór, żeby móc sobie w spokoju popłakać. Mam nadzieję, że mnie poruszy do tego stopnia. I Beach Read jest to książka o dwóch autorach, którzy latem zamieszkują obok siebie w domkach plażowych i mają czas do końca wakacji na wydanie swoich książek. Ale goni ich deadline i tak dalej, i się umawiają, że się zamieniają tematami i kto pierwszy wypuści tą książkę, to wygrywa czy coś tam. I też to jest właśnie romans. Następną książką jest Iskra Bogów, tom drugi, czyli Nie odrzucaj mnie. Dlaczego to na wakacje? Dlatego, że
no, Posejdon, Prometeusz i te sprawy gdzieś tam, jak czytałam pierwszy tom, to mi się bardzo tak letnio kojarzył. I tam jest też, oni są na obozie letnim i tak dalej. Dlatego stwierdziłam, że będzie to idealna książka, tym bardziej, że to jest, no, to jest taka lekka historia w stylu Zmierzch. I ta druga część, no ciężko opisywać, kurczę, drugą część. A w ogóle autorką jest Mara Wolf, możecie też ją kojarzyć z tam Siostra Gwiazd czy coś takiego. I kolejną książką, co wspomniałam, to jest cała jedna książka, którą mogę pokazać fizycznie, ją mam, reszty nie mam jeszcze. Dobra, czyli Pożegnanie z Afryką, Karen Blixen. Tutaj nie ma co opisywać, no to jest po prostu Karen Blixen, jest to no pochodzi ze Skandynawii, nie wiem, czy to jest Szwedka, czy Norweszka. W każdym razie wyrusza do Kenii i jest tam, nie pamiętam, oglądałam kiedyś film, ale nie pamiętam ogólnie, jak to mniej więcej szło. Wiem, że tam ma farmę i tam jakby prowadzi farmę w Kenii jako biały człowiek. I to jest dziennik, więc jakby to jest, to faktycznie ona przeżyła. I Afryka, wiadomo, te klimaty. I to jest to właśnie ta stara książka, co mówiłam, że jedna będzie stara. Dobra. Następne to jest Włoskie Love Story od Natalii Sońskiej. I tutaj jest, mamy Rimini. W Rimini jest Ola, która jest tam, ona tam pracuje w tym Rimini. Obiecuje swojemu chłopakowi, że są to ostatnie jej wakacje w tym Rimini, w sensie ostatnia jej praca. No i stwierdzili tam, żeby chociaż mieć krótki urlop z ukochanym, no to on przyjedzie do Polski, boże, do Włoch, do tego Rimini. No i ona, czekając na niego, poznaje jakiegoś innego chłopaka. No i tutaj się zaczyna akcja. Kolejna pozycja. O matko, sorry, alarm wyje. Kolejna pozycja to jest Aneta Jadowska i Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Czyli mamy tutaj dziewczynę, która po studiach jedzie do rodzinnej ustki i odkrywa tam trupa na plaży. Ja ogólnie średnio planowałam to przeczytać, ale z racji tego, że chciałabym coś zasięgnąć Jadowskiej, stwierdziłam, że to. To jest trylogia, aczkolwiek ta druga część chyba, znaczy są już trzy części, nie wiem, czy to jest trylogia. Ta druga część ponoć jest już taka mega słaba, ale ta pierwsza jest naprawdę super. Dobrze. Kolejna pozycja to jest Lato koloru wiśni Kariny Barszcz. I Lato koloru wiśni jest to chyba jedna z trzech książek. Nie wiem, czy trzy to jest koniec, czy będzie jeszcze jakaś, bo jest lato, zima i wiosna, nie wiem, czy będzie ich jesień na przykład, nie? Jakbym wam przeczytała, to lekkie love story utrzymane w konwencji romansu akademickiego. Emily obdarzona odrobinę sarkastycznym poczuciem humoru, studentka literaturoznawstwa, szczerze cieszy się z przeprowadzki jej najlepszej przyjaciółki do Berlina. Nie wie jeszcze, że szalona Alex zamierza zamieszkać w mieszkaniu swojego brata, przystojnego, szmaragdowo-okiego bruneta, z którym Emily łączą niemiłe wspomnienia. Na szczęście wkrótce dziewczyna otrzyma romantyczny mail od tajemniczego wielbiciela. I jakby to jest wszystko. To jest cały obraz. Dobra, czy zachęca? Nie wiem, ale to jest akurat, słuchajcie, polecajka od Strefy Czytacza. No, zachęcili mnie bardzo do tej serii, więc... Okej. Okay. I tak. I bonusik, który obiecałam. Czyli... książka Perfekcyjna rodzina, którą napisała, chyba to jest autorka, Alex Dahl. Jest sobie dziewczynka, która idzie do koleżanki nocować, mama przywozi piżamkę, pije winko z mamą tej koleżanki, całuje swoją córkę na dobranoc, jedzie do domu i więcej nie widzi swojej córki. Dom jest pusty, nie ma mebli, nie ma dziecka i no tutaj ta książka ma same dobre opinie i to jest rzecz, którą chciałabym przeczytać latem,
dlatego że normalnie nie czytam takich książek, więc stwierdziłam, że jakby ten TBR to będzie idealna okazja dla mnie na zapoznanie się z taką pozycją. Dobra, czyli to są książki, które planuję przeczytać i jedna, którą już przeczytałam, czyli jakby zaczęłam już ten pierwszy tydzień i to jest książka Gdzie śpiewają raki. Ogólnie tytuł jest śmieszny, bo ja mam w głowie cały czas, gdzie raki zimują i to jest książka Deli Owens. Ja po przeczytaniu tej książki, ją wysłuchałam na Storytelu i już Wam o niej wspominałam we vlogu, który się ukaże w niedzielę. I słuchajcie, to jest taka książka, ale oszukałam Was, no nie, bo już ją przeczytałam. Ale no powiedzmy, że jest na moim TBR-ze, a z racji tego, że postanowiłam go rozciągnąć i ona miała być w tym tygodniu, ale ja się za nią zabrałam i ja ją pochłonęłam dosłownie. Ja przy każdej możliwej okazji, kiedy tylko mogłam, to jej słuchałam, bo powiem Wam szczerze, o ile przez pierwsze pół książki tak nie bardzo było wiadomo, co się dzieje, to kolejna część to po prostu bomba. I tak, i słuchajcie, ta książka opowiada o losach małej dziewczynki, która normalnie żyje z rodziną, co prawda na bagnach, na mokradłach, i w pewnym momencie odchodzi jej rodzeństwo starsze, bo ona jest najmłodsza, ona ma chyba jeszcze czwórkę rodzeństwa, odchodzi jej rodzeństwo, odchodzi, zostawia ją mama, i nawet po jakimś czasie zostawił ją ojciec, z którym miała co prawda takie nie najlepsze stosunki, ale były też lepsze momenty, na przykład jeździli razem łowić ryby i tak dalej, żyli jak ojciec z córką, ale po pewnym czasie ojciec wrócił do swoich starych nawyków, czyli do alkoholizmu i tak dalej, w końcu on też odszedł. Tak więc tak, słuchajcie, to jest mój ten TBR na lato. I zrobimy tak, że ja będę opowiadać o tych książkach również w swoich vlogach, które umieszczam co tydzień. Pamiętajcie, vlogi staram się zawsze w każdą niedzielę wrzucać, chyba że mam jakieś utrudnienia techniczne. Ewentualnie, nie wiem, na przykład, no to w sumie to też jest techniczne. I tak, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi książkami, z tym, jaką czytam i tak dalej, to bądźcie też na bieżąco z vlogami. A jeżeli interesuje Was zbiorcza moja opinia na temat tych wszystkich książek, ich jest 10, to we wrześniu zrobię takie podsumowanie całości tego challenge'u, czy udało mi się ze wszystkiego wywiązać i tak dalej, która pozycja była rzeczywiście pozycją na lato, która nie, która mnie wkręciła i tak dalej. Także słuchajcie, no fajne książki, fajne nowości, coś też nowego dla mnie, więc też będę miała swoje jakieś tam, podejrzewam, że takie będzie to, no, będzie to dla mnie nowe, więc będę miała takie odczucia, takie świeże. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Świeże odczucia. Ględzę. Okej. Tak więc tak. Do zobaczenia we vlogach. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej.